słowo. Miłość to duet. Rozpoczynając uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Złoty Drogu, z ogromną przyjemnością i wzruszeniem witam szanownych jubilatów na dzisiejszej pięknej uroczystości. Państwo Bogdanowie, tak? Proszę Państwa, Krystynę i Antoniego Bogdanów, Państwa Łucję i Zbigniewa Budkiewiczów, Państwa Irenę i Józefa Mierzejewskich, Państwa Elżbietę i Kazimierza Olbrońskich, Państwa Janinę i Piotra Trętowskich. Bardzo serdecznie witam prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość, rodzinę, przyjaciół, znajomych. Szanowni jubilaci, są w życiu rodziny wydarzenia szczególnie doniosłe, które odwieczny zwyczaj każe obchodzić uroczyście. Do tych wydarzeń zaliczymy zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie się pierwszego dziecka, kolejnych dzieci, ich wejście w świat ludzi i dorosłych, a dla małżonków kolejne lata pożycia małżeńskiego i ta jedyna rocznica złota 50. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna i niezwykła, bo niewiele jest rodzin, które zgodnie i szczęśliwie przeżywają wspólnie tak długi okres czasu. Minęło 50 lat od chwili, gdy związaliście się Państwo węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Towarzyszyły wówczas Państwu uśmiechnięte i radosne twarze Waszych rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół, którzy życzyli Wam wszelkiej pomyślności na tej nowej wówczas drodze życia. Z pewnością towarzyszyła Państwu wtedy mniej lub bardziej dostrzegana nuta obawy u progu startu w tę nową, nieznaną Wam przyszłość. Jednak w pełni odwagi, młodzieńczego zapału, śmiało weszliście Państwo w nowe życie, które nauczyło Was wiele. Nauczyło szanować drugiego człowieka, zahartowało cierpieniem. Drodzy jubilaci, w ciągu tych długich lat było na pewno wiele dni radosnych i pięknych, ale niewątpliwie były też chwile trudne i ciężkie. Wszystkie te przeżycia związały Was jeszcze bardziej, a życie nauczyło szanować drugiego człowieka i doceniać wartość udanego, szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Jesteście Państwo wspaniałym przykładem zgody i miłości małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy zdecydują się związać węzłem małżeńskim, założyć swoją rodzinę. Szanowni małżonkowie, przed 50 laty składaliście Państwo przyrzeczenie do zgodnej miłości, wierności i starań dla zakładanej wówczas rodziny. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Bardzo proszę wszystkich obecnych o powstanie. A jubilatów o zgodne powtarzanie treści jubileuszowego oświadczenia. My, jubilaci, obchodzący złote gody, niniejszym oświadczamy, że nadal uczynimy wszystko, by nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Drodzy małżonkowie, dzisiejsze Wasze osobiste święto, Wasza codzienność, trud i poświęcenie stają się sprawą uwagi państwowej. Albowiem w uznaniu dzisiejszego jubileuszu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Państwu medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Drodzy jubilaci, na żaden medal nie pracuje się tak długo, bo 50 lat to ponad 18 tysięcy nocy i dni. Jeśli zatem ktoś wytrwał w wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, to dokonał wielkiego dzieła.
Szanowni, dostojni, czcigodni jubilaci, w dzisiejszym świecie, w świecie sukcesów i pogoni za karierą i pieniądzem, to, czego dokonaliście w życiu, jest waszym sukcesem, z którego możecie być dumni wy i wasza rodzina. Wasz sukces przewyższa inne. W naszym urzędzie, tu na tej sali, około 150 par rocznie obchodzi taki jubileusz. Podczas jednej z takich uroczystości jeden z jubilatów powiedział: chcąc w małżeństwie zaznać nieba, kochać oraz cierpieć trzeba. Gdy to wszystko zrozumiemy, wielu rocznic dożyjemy. Życzę Państwu dużo szczęścia, zdrowia, radości oraz wszystkiego najlepszego w dalszym Waszym życiu. Doczekajcie diamentowych godów. Zbliżamy się już do chwili uroczystej dekoracji. W związku z tym oddaję głos panu prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi. Szanowni drodzy jubilaci, szanowni państwo, jest to na pewno wyjątkowe święto 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jestem przekonany, tak jak to w życiu zawsze bywa, że były różne chwile, ale byliście i na pewno pozostaniecie razem, budując swoją przede wszystkim przyszłość, budując przyszłość tak, jak do tej pory czyniliście swoich dzieci, jak i jednocześnie naszej wspólnoty, bo żyjemy w wspólnocie w naszym pięknym mieście Olsztynie. Na pewno ta historia, wasza historia związana jest z życiem, z pracą, z aktywnością, z troskami, z problemami, które na co dzień występowały w trakcie życia w Olsztynie. Jestem przekonany, że mimo różnych problemów, które na co dzień spotykamy, pokonywaliście je i będziecie pokonywać z uśmiechem na twarzy, przy wsparciu rodziny, przy wsparciu osób bliskich, przy wsparciu przyjaciół. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za Wasz trud, wysiłek, który czyniliście, będąc przede wszystkim matką, ojcem dla rozwoju własnej rodziny. Chciałbym serdecznie Wam podziękować za aktywność, którą wnieśliście w rozwój naszego miasta, bo to na pewno była aktywność i ta zawodowa, i ta społeczna, i ta właśnie związana z rodziną. Były to na pewno piękne, aczkolwiek czasami trudne chwile, ale dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, na pewno nie żałujecie Państwo tych wyborów, których musieliście i dokonywaliście w ciągu tego na pewno niełatwego przecież życia. Chciałbym życzyć Państwu samych sukcesów, spełnienia jeszcze tych niespełnionych marzeń. Chciałbym życzyć przede wszystkim dalszej dużej pociechy swoich najbliższych, swoich rodzin i jednocześnie długich lat życia, bo życie na pewno dla nas wszystkich, dla Waszych rodzin, dla naszej wspólnoty jest najważniejszym, o cokolwiek zawsze się staramy, o czymkolwiek myślimy. A wobec tego zdrowia, szczęścia, pomyślności, spotkania na tych diamentowych godach. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do momentu wręczania medali, które przyznał prezydent Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Nie weszło w kadr. Szanowny pan list, który do państwa skierował pan wojewoda. Tu w tej teczce mam dwa listy, również ode mnie, ale ja już powiedziałem, przekazałem życzenia w formie pisemnej, również one zostaną dołączone, a pozwolę sobie odczytać list od pana wojewody, który jest kierowany do wszystkich państwa, których dzisiaj tutaj gościmy. Małżeństwo to nie tylko instytucja społeczna, ale także związek oparty na trwałej więzi emocjonalnej i uczuciowej, łączącej dwoje ludzi nierozerwalnym węzłem zaufania i radości wspólnego życia. Cieszę się, że w tym szczególnym dla państwa dniu zostaliście uhonorowani medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Z pewnością droga przez labirynt wspólnego życia nie zawsze była łatwa i przyjemna. Wśród uniesień i chwil niczym niesłąconego szczęścia zdarzały się też momenty, w których wspólnie, ramię w ramię, stawaliście do walki, by pokonać wszelkie trudności. Jak widać, udało się państwu przebyć tę wspólną drogę, aby pokazać wszystkim, jak wielkie wyzwanie, jak wielką odpowiedzialność wzięliście państwo przed kilkudziesięciu laty na swe barki. Serdecznie gratuluję państwu, że wytrwaliście ze sobą w dobrych i złych chwilach, dając przykład kolejnym pokoleniom młodych ludzi, którzy dzięki wam z wiarą wstępują w związki małżeńskie. Składam państwu gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi, za ogromny wkład pracy w to, aby państwa małżeństwo z każdym dniem rozkwitało nową, coraz dojrzalszą miłością. Życzę państwu dalszych podobnych lat wspólnego życia oraz zdrowia i sił do realizacji wspólnych planów. Z poważaniem, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Chodziewski. Pozwolę sobie przekazać ten list i również dołączony mój wszystkim państwu jubilatom jeszcze raz z najlepszymi życzeniami. Szanowni państwo trędowcy, bardzo proszę przyjąć. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Szanowni państwo, Elżbieta Kazimierz-Obrąbska. Szanowni państwo, radna Józef Mierzejewska. Państwo Łucja i Zbigniew Kutnicza. I szanowni państwo Krystyna i Antoni Poka. Jeszcze raz serdecznie. A jeszcze mamy takie prezenciki dla państwa. Pozwolicie państwo, że płci silniejszej, tak podobno jest, wręczę oczywiście dla małżeństwa, dla jubilatu. Proszę. Bardzo proszę. Proszę się ogrzać. To śpiwory, żeby pod mostem mieliście, żeby im ciepło było. No to są potężne. Ci również. Bardzo proszę. Bardzo zapraszamy na salę, teraz po
szkła. Może w niebie zrobią błąd i w natłoku spraw to, co szło do innych stron, raz przypadnie nam. Wybijmy za błędy, za błędy. Zawsze się przyjmuje.
do mamy. Jeszcze
Urka na to wino oddzielejcie, wykonana osobiście przede mnie. Tak, tak. I zauważcie, to są dwa piękne. Miałaś co pisać. Cicho bądź. To pójdzie w obieg, bądź łaskawa, ale ci wręczam. Jak te flamingi. No piękne dwa kochające się flamingo. A jakie ładne zdjęcie ci zrobiłam. A teraz taka laurka. Ale mama, czekaj. Teraz mama się wygląda, nie? No. No. Mama, poczekaj. Złoty dobry. Może nie będę wiedzieć. Może nie będziesz. No. Patrzcie na mnie teraz, bo to do ciebie dedykują się. Na siebie jest pisane. Złoty gaudy. Złoty gaudy. Jubileusz. Męż drogi. Patrz. Minęło. Kasiu, musisz być bliżej, bo w kadrze się nie mieści. W moim się mieści. Weź ten fotel tam razem sobie. W moim się mieści, jest dobrze. Opisz ją bliżej. Siądź mu na kolanie, siądź mu na kolanie. O, na jego noga boli, nie można. Jeszcze raz od początku. Złote gody, jubileusz, mężu drogi, patrz, minęło lat 50, jak ta chwila, tak podobna do motyla. Czy pamiętasz? Pierwsze lata. Nie mogę. Oj Boże. To siadaj, będę wam czytać. Wrocławskie tam nad Odrą, no może się opanuję, bo tak. Tak. Te Wrocławskie tam nad Odrą, gdyś poślubił mnie tak młodą. No 19 lat miałam. No właśnie. Nasze studia i dyplomy. Pierwsza chata, pierwsza praca, pierwsze dziecko, Artuś mały. Artuś mały. No a potem przeprowadzka nad jeziora do Olsztyna, gdzie nas los do dzisiaj trzyma. Tu na świat przyszła Anusia, no i tu przyszły nasze wnusie. Choć targały nami sztormy, przeżyliśmy swoje wojny. Uchroniliśmy dom nasz cały, jak w zburzonym morzu skały. Syn i córka naszą chlubą. A wnuczęta, tak kochane, spełnią wiele z naszych marzeń. Poczekaj, chwilę, bo muszę malarkę. Teraz lepsze, tamte wyrzucę. No. Kazio miły, ja z tej strony jestem. Kazio miły, czyż nie warto przeżyć było tyle lat i pokonać trudów szmat, by dziś złote mieć wesele? Toż to jest naprawdę wiele. Mój gołąbku siwiejący. Mój gołąbku siwiejący, nadal jesteś piękny, mocny. Jesteś, byłeś i zostaniesz mą opoką i oparciem, przewodnikiem. No. Zaparcie. Życia drogę, bo bez ciebie cóż ja mogę. No. A więc razem się radujmy i przez życie idźmy wspólnie. I starzejmy się wesoło, niosąc radość bliskim wkoło, by doczekać na te nowe, dalsze gody diamentowe, może nawet brylantowe, ja i ty. Proszę cię. Czekaj, bo ja bym się zackało, mi się, poczekaj. O, jest, tak. Oj, teraz no, bardzo ładne zdjęcie. No, dziękuję, dobra. Jest, już. No, dziękuję. No, to było najgorsze do przeczytania, bo ja tu duszę włożyłam. No to dobrze. No, duszę włożyłam. A ty też napisałeś epistołę? Nie, on jest dla mnie dobrze, że jest. Też ja jestem klimatologiem i uwielbiam tabelki, jak niektórzy wiedzą. Ja całe nasze 50 lat zamknęłam w tej oto tabelce. O Boże, i udało się? A zobacz, tyle lat co tu jest. Kalendarze małżeńsko rodzinne Elin i Kasia Andramskich. Jest tak, wydarzenia, pierwsza godzina, daty, nasz wiek, co kiedy osiągaliśmy, ile lat mieliśmy, no i uwagi. A, i ja tak szybko przeczytam. Czytaj, nie szybko będziemy zapamiętywać. No więc pierwszy raz, ręka mnie boli. Po poznanie się, ty filmuj. Ela i Kazio mieliśmy lat 18, Kazio 21. O, jaki stary. No, zabraliśmy śluby, a więc kościelny, cywilny najpierw, mając lat 21-24. Potem pierwsze mieszkanko to właściwie był kącik, bo to było w takim hotelu jakby jego zakładowym, gdzie najpierw spaliśmy w kuchni za kotarą, w łóżku, które miało wgłębienie i najgorzej było przed ślubem kościelnym, ksiądz zakazał współżycia, a to się nie dało.
bo się w ten rów bo ten dołek, bo nie będzie ta dziura w desce. Potem mieliśmy pierwsze samodzielne mieszkanko, to był taki pokoik z kuchnią na placu Engelsa, a potem Świętego Macieja. Wszystko obecnie, widziałam w tym roku, wszystko gdzie, widziałam. Gdzie Arturek przyszedł na świat. Śliczny, mały, cudowny chłopczyk, malutki, to buźko, słodko i wyleciał by... Nic nie zostało. A najpierw, że byłby... I pierwsza kłótnia była o to, kto ma prowadzić jego wózek. I całe szczęście, że jak go kupiliśmy ten wózek, on jeszcze był w brzuszku, to myśmy wywalili ten wózek na jezdni i ludzie się za głowy łapali, ale jeszcze dziecka nie było. Na szczęście, to była pierwsza kłótnia. Czyli wcześniej to zrobiliście. Kto ma prowadzić? No, no, ostro. Kto ma prowadzić ten małżeński? To było symboliczne. Jak znasz swoich rodziców, to poszli na ostro. Wiesz, tak już im zostało. Słuchajcie, 23 lata, kończy Kaziu studia, ja wtedy jeszcze studiuję, bo wybraliśmy się, on był na 5 roku, ja na 2, jako studenci. Okłamując rodziców, że to będzie białe małżeństwo. Wtedy było modne Różewicza, akurat nie białe małżeństwo na scenach Teatru Wrocławskiego, a myśmy omamili matkę, że to też będzie białe, bo chodziło, żeby było już stażowo liczone do uzyskania mieszkania zakładowego. Aha, to tak, oni mam no, socjalizm miał swój urok. No bo mama się nie zgadzała. Oni mamie, oni mamie to umawiali, no, a mama udawała, że to przyszło, bierze. Kiedy ja miałam lat 23, koniec studiów, dyplom i Artuś przychodzi na świat, gdy jego tatuś już dojrzał, bo ma 26 lat. O Jezu. Moja pierwsza praca, Urząd Wojewódzki, Kaziu ZNTK, ja tak troszkę skrótam, potem sobie poczytać. I co się dzieje? Przeprowadzka do Olsztyna, pierwsze mieszkanie spółdzielcze własne. Potem praca, on w zakładach mięsnych, bardzo ważny szef, główny mechanik. Ja jestem wtedy, niestety, po wypadku, który mnie uziemił na lata 2, ale potem zaczęłam od biblioteki w Kortowie, gdzie chodziłeś do przedszkola. Króciuteńko. Aż mnie wyrzucili. Aż cię wyrzucili, tak? A chciałem być pieczątką, bo przychodził do pracy. No bo to fajne są takie. No, te, przychodził do pracy ze mną, bo tam zawsze wcześniej się wybierałam. Bo akurat jak ja wychodziłam, to on w korzuszek ubrany, zrobił siusiu. No i trzeba go było przebierać. Na złość robił, bo nie chciał chodzić do tego przedszkola. No. Ale ja w związku z tym, że jeszcze przedszkole nie działało, to miałam go w swojej pracy przy biurku, a tam ciągle stawiałam pieczątki. I raz Artusia pytam, Artuś, kim chciałbyś być? On mówi, pieczątką. A miałam żelatka dopiero. No, no tak, bo przynajmniej mama cię trzyma w ręce. Potem były już, moi drodzy, praca jego dalej jeszcze w mięsny. A moja praca to już był Urząd Wojewódzki, pracownia planów regionalnych. Tak. Miałam tam po raz pierwszy przyjemność zobaczyć Tereskę na korytarzu i zakochałyśmy się prawie. O kurde, i stałyśmy się przyjaciółkami, bo ona była w komisji planowania, a ja na tym samym korytarzu, ona na lat 5, a ja na 20. Miałam horyzonty szeroko. No i tu się zaczęła ochrona środowiska zawodowa. Kaziu, teraz się coraz gorsze zaczyna. A potem była córka Anna, już na Dworcowej, właśnie w Olsztynie. Tak. Potem była już nasze osiągnięcia konkretne. Wyłącz to. No nie, może tak, to jest życzenie. W latach 72, moi drodzy, 73 i 75, to są lata budowy. Najpierw Pruski, a później Budkowo. Tak jakoś Pruski się skończyły. I zaczęły się gotować. I tu napisałam sobie wreszcie własny dom. I nie jakiś tam pokoik, tylko sześć pokoi, trzy łazienki. To był rozmach. Ale wysiłek to fajnie wyskoczyć. A mieliśmy lat, wiecie ile? Słuchajcie, młodzi. Mieliśmy wtedy lat, ja miałam 32, a Kaziu 35. No to dzielni byliśmy, no, nie? Dzielni. No. No dzielni. Potem już przeprowadzka właśnie do Gutkowa i śluby. I kolej. Śluby dzieci, Anna, no to są nasze zasługi, osiągnięcia. Zagonili nas. Zagonili was. Zagonili. Ostatnia pozycja. Ostatnia pozycja. Ostatnia pozycja. Powiększenie majątku. Nic żeśmy nie uszczuplili przez te lata, tylko doszły jeszcze dwie działeczki. No tak? Nie, rodzice dzielnie. A jeszcze najostatniejsza. Odzyskanie moich korzeni we Wrocławiu. No. Zdobycz w postaci mieszkania. Na placu Kościuszki. To sobie 23, bardzo osobiście chwalę. Gdzie ona była osobiście, widziała, sprawdziła, nie kłamie. Wszystko oglądała. I to byłoby wszystko i najważniejsze, 50-lecie. No, nie, proszę sobie teraz obejrzeć, jak to było pracowicie opracowane. No. A teraz, moi drodzy, ponieważ pan prezydent mówił o sukcesach zawodowych niektórych z tych państwa, którzy tam byli obecni,
to chciałam wam powiedzieć, że jest to bardzo dla nas osobiście, to nie są wielkie rzeczy, bośmy młode z pracy odeszli, no ja miałam tą rentę przed 50. Podczas gdy Kazio, prawda, no tam też trochę wcześniej. O Jezu, nazbierało się dyplomów. I pokażcie, do no, końca, pokażę. Zaraz wam pokażę. Czekaj, będę robiła zdjęcia po kolei. Już dam wam. O matko jedyna, co to medale? No przechowuję mój syn już depozycie. Będę kolejno opisywać. Ale proszę. Fajnie. No więc to i raz. Było, nie było, oboje mamy. Obie nie jedno. Mamy odznaczenie Warmii i Mazur. Zasłużonych dla Warmii i Mazur. Tu są srebrne odznaki NOTU. On i ja, bo tu chodzi o to, że razem łeb w łeb idziemy, prawda? Tutaj są kolejno krzyże zasługi, a więc najpierw brązowy i srebrny to jest mój, natomiast złoty jest Kazia, przeskoczył mnie. Najpierw ja dostałam, a to dostałam, wiecie za co? Konkretnie tutaj za program ochrony środowiska na 20 lat, który opracowałam w Wydziale Ochrony Środowiska. A ten głupi Grzymowicz wiedział o tym? Nie wiem, nie szkoda. Szkoda, no wiecie. I takie rzeczy. I tutaj jest znowu śmieszny medal 40-lecia budowy Polski Socjalistycznej. No pięknie, a to jest. Słuchaj, to 40 lat. I tu są wszystkie książeczki. I tu jest, patrzcie, jak ja to zrobiłam. Oto nasze doceniane zasługi pracy zawodowej, społecznej przez 50 lat. No, także masz się czym pochwalić. Przyszliśmy z Wrocławia, no. Kazał, o niczym. To ty powinieneś, a jednak przecież, tak jak prezydent mówił, coś robiliśmy dla województwa. A tu mam takie miłe rzeczy, popatrzcie. No, to są właśnie podziękowania prezydenta miasta Olsztyna dla Elżbietki, co prawda, to jest dyplom uznania kolejno, możecie sobie obejrzeć. Tutaj kolejne serdeczne podziękowania. Widzisz, to jest aktywność właśnie babci waszej, bierzcie przykład. No, ja to nie. Że kiedyś się pracowało społecznie. Taki dorobek mieć. Za medale, teraz się robi za pieniądze. A teraz popatrzcie, tu znowu, bo ja tak jak były wybory do Sejmu, dostałam od samego biura poselskiego. No i to są historyczne. Na Allegro cię ojciec wystawił. Słuchajcie, to jest księgę włożone. Słuchajcie, no to Ela była absolutnym kandydatem na dyrektora ochrony środowiska. Teraz ona miała bardzo mocną pozycję. O, tu, tam. Masz Zielona Górka, jak byłam wojewódzką radną, wiceprzewodniczącą, mi dziękują. A tu mam przemiłą rzecz, mianowicie, wiecie, znacie Burzyńskiego, jak był architektem wojewódzkim, głównym, to taką tutaj, aha, tu mam, bo to byłam przewodniczącą osiedla. Tak. Też jest taka legitymacja. Ale to też ładnie, to legitymacja, wszystko. Ale Burzyński przysłał mi bardzo uroczy liścik, o jest ten liścik, po wyborach na tą wiceprzewodniczącą WRN-u. I tak, tak jaką zachowałam to sobie, aha, bo miły tekst jest. No. Elżbietko, cieszę się bardzo, no, że tobie tak miłej, lubianej i ładnej została uwierzona przez ogół społeczeństwa, tak ważna funkcja, pozdrawiam. No pięknie, zawsze dobrze zabierała głos, ciekawie, na sesjach. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. No i tu macie, a tu proszę, radna miejska, radna wojewódzka, nic nie kłamie. A tu masz osiedlowa przeczoła. Także widzicie, dzieci, babcie trochę tam coś działa. Nawet się nie widziałyście chyba nawet. Możecie się, jak będziecie mieli o radach narodowych, mogę wam wypożyczyć na lekcję. No, no. Jakby nie było mią. Pływ kajakowy, autostopem, podróż po wybrzeżu, z walizeczką pod namioty, ja on opowiadał, potem dopiero pokojnie, wreszcie kemping, przyczepa. I tak, teraz może to były, tutaj macie wszystko, gdzie co było. A teraz to jest taka kronika małżeństwa, właśnie w stosunku do tej tabeli, nie? Koresponduje, patrzcie, to później sobie odejrzycie, bo to tak przygotowane. No. Patrzcie, tu brali, tu zaczęło się odprawić pościuszki tego okna. To tak, jest, ja pamiętam to okno. No, tak. Teraz tak, tu śluby, tak? Tu mój śliczny Kazio, młody student. Tu wesele w Monopolu. Tak, tu Kazio w akademiku. Tu będzie Ela wśród geografów, Kazio z Brodą, na spływie był tak, czekaj, bo szkańczę, tu Ela, jako bardzo drobna dziecinka szczuplutka, takie dobre zgrabne, jak kiedy były nogi, jak nogi, tu wszystko to jest baldografów, gdzieśmy już, tu Pegas, teraz, a wtedy kiedy bywaliśmy z nim razem, i teraz znowu, a tu mam. Jezu, a tu Ania. To ja. Ja nie. Tu jest
Tu mam babcia, Jezu. A teraz tutaj nie bez kozery, jesteście jako goście honorowi, albowiem to są nasi przyjaciele, proszę. Jako dowód i jako dowód kolejny. Terenia. A tu ja zostałam, o, tak wyglądałam, jak mnie w tej Radzie Narodowej wybrali, no największa moja funkcja. Tu ja jestem na polach grunwaldzkich, właśnie gdzie znacie te pola. Babcia tu jako szefowa WRN-u, jakiś tam, wiesz, udzielam wywiadów, coś, tak. Tu w nocie bal. No a tu te nasze drobne osiągnięcia. Znaczy, nie drobne, ważne, ślub naszych dzieci. Drobne i wasze ważne. Tak, tak, tu nasze te dzieci, o. Czekajcie, bo Artur filmuje, a tu tak wszyscy do kupki razem. No i przy tatusiu. No, a tu już wypatrzy na babcia piękna i młoda, jak byłaby plutka. Jeszcze na początku budowy, tu już wnuki przyszły, a tu nasze samochody. No więc najpierw zobaczcie, co jest. Zaraz. O, motocykl. Aha, potem Trabant, potem był Maluch, potem był Polonez, potem już te obecne, czy jakieś tam, jak one się nazywa? No. A tu wiecie, kto jest? No i, no i przyczep jak ostatni. Ten. A tu popatrzcie, kto jest, kto rozpozna. Ja zaraz rozpoznam, to, na pewno. Pokaż. To jest mama, Ania wasza. A to, a, nie, to jest Artur, a tu mama, tak. A tu widziałeś się? No, mam to zdjęcie. No, a tu już dorośli. Ja cię wiosi i a tutaj już sukcesy, czyli pan kapitan, pani doktor, Anetka, nasze dzieciaczki, tu a tata zarabia pieniądze, żeby mogła się napracować. Tu Paweł, wszystkie wnuki są. I tu Adaś, na koniec jeszcze Paweł. Tu rodzinka z domu wychodzi. I tu znowu pierwsza ważna, najważniejsza komunia, wnuczka. Kazanie i tu żagle. Trochę podebrałam twojego majątku, pokazując te żagle. I to. No, a to czy ten, to sobie proszę rozpoznajemy. A to to tak właśnie, co babcia opowiadała. Tu jest babcia i Kaziu. Nic przed 12 lat było. Kazieńku, nie martw się. Tu jestem ja, a tu jesteś ty. I to są twoje zawodowe. Teraz zobaczcie, jakiego macie dziadka. Chwileczka. Jego wszystkie takie funkcje pełne. Sam patrzcie, projektant, główny mechanik, a tu już był cały czas dyrektorem ważnych instytucji, zakładów mięsnych, chemicznych. A tu mamuśka znowu, mamuśka, to był raczej taki inspektor wojewódzki, specjalista i na koniec chwilę udziału dydaktyki, ale tu właśnie wszystkie funkcje. Społeczne. La finite. Wszystko, co ma rozkazać. Ale to sobie będziecie oglądać, ja bym tego wprowadziła. A tu już są gratulacje. Poczekajcie, ja już jesteśmy. To ja wam przy stole opowiem dykteryjnie. Lata temu byliście na imieninach u nas. I myśmy sobie pozwolili zbudować wam zdjęcie. Szliście tutaj i wyglądacie jak para pobaczała. No super. Nic się nie zmieniliście, no proszę. A to wiesz, no to nie miałam nigdy, żebyśmy byli we dwoje. No właśnie, proszę, no, popatrz, ojciec, super. No, to wyszukałam, tośmy znaleźli, ja to kombinowałam, ale w końcu zrobiliśmy odliteczkę. I to jest 2008 rok. Pamiętasz, byliśmy w Staromiejskiej na moich imieninach. Pamiętam. I ja wszystkie robiłam zdjęcia, krzyczcie do mnie z życzeniami. Ale skąd ja mam przedziałek na głowie? Ja nie, kto ci zrobił przedziałek? Słuchaj, przecież w Stanach Zjednoczonych zamykali do więzienia, jak ktoś się uczesał z przedziałkiem. Bo to jest kraj wolności. Taką ustawę, że nie wolno się uczesać z przedziałkiem. Nie, Kaziu, chodź, bo sobie filmowamy. Chodź, to musi być mowa teraz. Mowa musi być. Więc myśmy tego w padzie nie napisali, ale chcę wam powiedzieć, że na dystansie tej pierwszej pięćdziesiątki życzymy wam
żeby druga pięćdziesiątka wam równie gładko poszła jak ta, z takimi samymi sukcesami bez ekscesu. No dziękuję. No. Dziękujemy bardzo. Co to jest? Dobrego. A to sobie delikatnie otwórzcie, zobaczcie, bo to jest kuchar. To jest kuchar. O Boże. No, ostrożnie, to jest kuchar. Tak delikatnie leży, no to wiesz, możecie również ucałować mocno. Uratowałem. Tak, dziękuję. Fajnie, z najlepszych życzeń, samych słonecznych dni. Nieustającej pogody, ducha, szczęścia, powodzenia, marzeń, spełnienia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Iga i Leszek. Ale zobaczcie, dziękuję bardzo. O, jakie piękne, jaka piękna nimfa go tym szywa. No dzięki. I masz napisane. O Boże, wygrywanie. No super. Oj, ale zrób to coś pięknego. Masz zrobione. No czy będziemy razem? No muszę powiedzieć, że warto było. 50 lat to my tu razem. Tu na razie damy tu dobrze, potem coś tam wypełnimy. Piękne, piękne. No dziękujemy wam bardzo. A teraz słuchajcie, my siedzimy tak, tu Kasia i ja, dobrze? A wy tak jak chcecie. Wybierzcie sobie ten, ty tak przy tym mężczyźnie usiądzie. Poznałam Kasia. Z nami pracował taki kolega Wojtkowski, który z Kaziem się umówił, że pojadą tam, gdzie Kaziu buduje domek. A ponieważ Jurek pomagał mi troszeczkę w moim ogródku, wobec była bardzo piękna pogoda, była wiosna, nie, było lato, dzieci były, Ela z dziećmi była nad morzem, a Kaziu został w Olsztynie i budował dom. Ja go wtedy po raz pierwszy poznałam. No i jedziemy jego samochodem, no, do Plusek. Bo ja tu, ten mój kolega Wojtkowski, a to trzy. Kaziu i ja. No i przyjeżdżamy, Kazio nam rozdaje. Tu seniorów posadzimy. No, bez żadnych reprezentacji. Kołanuszko. Krótko i bezgłowatą. Wojtkowski mu pomaga przy budowie domu. Wy sobie teraz to jest taka konewka, która się wziął dotąd. Dobrze. A Kazio mówi tak. A tu jest konewka. Weźmiesz, pójdziesz do jeziora, nabierzesz wody i podlejesz pomidory, które on posadzi. A potem pozwolę ci jednego zjeść? Nie, jeszcze nie zjeść, dopiero się dopiero. Nie ma takiego siedzenia bezproduktywnego. Nie ma, nie ma. Każdy musi mieć jakieś zajęcie. Sięgającą mi potem. Drogę się do tego jeziora. Wystraszona. Była to groźnie powiedziała. Dobrze, że ten Jurek ja już zaczerpnęłam tej wody, mało mnie ona nie wciąga. Była do tego jeziora. Przyszedł i pomógł tą wyciągnąć. Kaziu cały czas rozdawał robotę. To tak, no. Prawda. Cały czas wróciliśmy już tak pod wieczór i proszę ciebie, i cały czas mówił tak. Dzieci są uczuleniowcy, dzieci mają alergię, są nad morzem, żona wypoczywa, a ja buduję. A wyglądało to w ten sposób, że był zaznaczony kształt domu, przyszłego domu i dopiero tam zaczęły się te wszystkie inne historie, on po kolei tam... No byliśmy się tak poznałam. Jaki wniosek z tego wyciągnąłem? Po prostu... Ty tutaj pracowałaś i przynajmniej ta klamka brzmiała nie swoja. Możesz ją zabrać. No nie. Potem przyjeżdżałam tu, jak był w budowie ten dom z Elą, żeśmy dość często przyjeżdżały tutaj, żeby zobaczyć, jak to wszystko idzie. A w ogóle to jest a propos małego Artura. Tereska. Małego. I Leszek. Ja miałam remont w domu. Ela pojechała nad morze, poniosła ją fantazja, pisze do mnie list, Tereku, przyjeżdżaj, trafisz łatwo na pole namiotowe, mieszkam w pięknym strzelańskim namiocie, w
pięknym sułtańskim namiocie, czekamy na ciebie i tak dalej. Ja się stoję na nogę, przytupuję, żeby szybciej ten malarz kończył to moje malowanie w domu, bo jadę do nich, do sułtańskiego namiotu. Przyjeżdżam do Gminy Polskiej. Idę tam na wskazane pole namiotowe, chodzę, szukam, jest pora, że jeszcze nie ma obiadu, wszyscy są na plaży, dopiero wracają na obiad, zamówiony jest tam przy takim ośrodku wypoczynkowym, tam były te obiady wykupione. I to pani... Nie ma żadnego namiotu. Bo tam 20 hektarów ziemi. Tak, nie ma sułtańskiego. Nie ma żadnego sułtańskiego. A trudno, nie ma tam namiotu. Ja chyba źle widzę. Ale widzę, że wraca Ela z dziećmi. Nie, to już na razie nie. No, bo że się padły sobie w ramiona. No i idziemy do sułtańskiego namiotu, a to stoi dwuosobowy namiocik. Tak. W którym mieszka trzy osoby. Tak, mieszka już trzy osoby, tak. No i pierwszy wieczór, układamy się. Nogi na wierzchu wyżali. Najlepszy był Artur, bo bardzo delikatny. Ela jak zwykle z humorem mówi tak, żebyśmy się ułożyli, to ona mówi, będziemy się obracać na komendę. No tak nikt nie może usnąć, bo jest ciasno. Tak, no piękne. A Artur się odzywa i mówi, ja nie wiem co to się stało, ale nie mogę spać. Jakoś tutaj tak niewygodnie, że... Czemuś. Coś ci upadło, kochana. Aha. Gubisz. Słuchajcie, jaka sprawa. Mój mąż nie może. On teraz ma żagle, pojechał, wrócił lecami. Ledwo przeżył, bo on ma tak wyskakujące kolana na przykład albo kostki. I na zapraszam. Co chodzi już, kochani. Kto? We'll be right back.
zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze serce ma. Widziałeś wczoraj znów.